Panie Stanisławie, kontrowersja na czacie. Czy ma pan coś wspólnego ze, z aferą Skok Wołomin? Nie mam nic wspólnego z aferą Skok Wołomin. Jedyna rzecz wspólna to jest taka, że kiedyś pan, oj, jak on się nazywa, Karliński zaproponował mnie, właśnie nie zaproponował, tylko prawie, że mi kazał, że on mi dostarczy jakieś materiały z nazwiskami i żebym ja to powiedział na antenie Radia Maryja. Jak odmówiłem, no bo nawet bym nie mógł, nie miał możliwości sprawdzenia, czy te nazwiska on tam by umieścił, wie pan, z tego, no to tam na tej stronie swojej internetowej, na której, nawiasem mówiąc, tych nazwisk jakoś się nie odważył opublikować. Taki materiał tam został zamieszczony. Nie wiem, czy jego autorstwo, bo się nie podpisał autor. Jakim to ja jestem szubrawcem, świnią i tam, no nie wiem, jakimś już tam agentem. No tu agentem to już jestem dawna, także to mnie. Także wie pan, śmierdzi mi to na kilometr ubecką prowokacją. Pana Karlińskiego uważam za prowokatora, bo chciał mnie podpuścić akurat, i to akurat w okresie, kiedy były podchody ze strony ABW pode mnie. O czym zresztą pisałem. I dlatego skojarzyłem sobie, czy wie pan, bezczelne żądanie pana Karlińskiego. Takie właśnie szantaże, bo on, że on mnie uznał za tchórza, to niech mnie uznaje, bo jak on myśli, że jego opinia mnie w ogóle obchodzi, to jest po prostu, wie pan, źle poinformowany. Kly, kly. Czy zauważa pan ujadanie niektórych środowisk na temat afery Skok? Pan Karliński bryluje w mediach i nie ujawnił dotąd żadnego nazwiska. Bo pan Karliński żadnego nazwiska nie ujawni. On tylko takich naiwniaków próbuje, wie pan, naciągać, żeby własną osobę spopularyzować. Nie wiem, po co mu to potrzebne. Być może, że zamierza karierę polityczną zrobić, czego mu nie życzę, bo uważam, że szantażyści nie powinni do polityki wchodzić. Ale no, jak go tam wybiorą, to nic na to oczywiście nie poradzę.